Dzień dobry, Marcin Biała z tej strony, firma EPA Systemy. Przede wszystkim dystrybutor rozwiązań storage'owych serwerów NAS w pierwszej kolejności. To jest to, co mamy w swojej ofercie. Dzisiaj mamy spotkanie, webinar z producentem Seagate. Jest z nami przedstawiciel Krzysztof, od producenta Seagate, który będzie nam co nieco mówił odnośnie dysków nasowych. Także ja ze swojej strony przekazuję w tym momencie głos Krzyszkowi. Krzysiek będzie dalej prowadził prezentację. Jeżeli się pojawią jakieś pytania, to bardzo proszę o zadanie ich na czacie. Myślę, że będziemy na nie odpowiadać na końcu prezentacji, aby nie zaburzać całego cyklu. I wszystkie pytania będą miały swoją odpowiedź właśnie w tym terminie. Jakby co nagranie będzie dostępne do odtworzenia na naszym kanale YouTube, będzie wrzucone już dzisiaj, najpóźniej jutro, możliwe do obejrzenia dla każdego. Także ja ze swojej strony bardzo dziękuję za taką liczną obecność. Krzysiek, możesz działać. Dzień dobry wszystkim. Nie zaczął się jeszcze webinar. Tutaj po konsultacji z Marcinem chwileczkę poczekaliśmy na to, aby wszyscy mogli do nas dołączyć. Krzyśku, czy się słyszymy? Chyba mam jakieś problemy techniczne, proszę chwilę cierpliwości, bo coś mi się wydaje. Dobrze, także może zacznijmy. Ja nazywam się Krzysztof Korcz. Dzięki uprzejmości EPA Systemy będę miał przyjemność opowiedzenia Państwu troszeczkę na temat dysków twardych, branży specjalizującej się i też szukania odpowiednich rozwiązań, które mamy, które powinny zaspokoić Państwa potrzeby, jeśli chodzi o budowanie storage'u oraz pokazanie temu, do czego który dysk służy. Skupimy się dzisiaj w głównej mierze na Iron Wolfie, ponieważ ten dysk najbardziej kojarzy nam się z macierzami, z NASami. Jeśli są jakieś pytania, bardzo proszę, można je notować na czacie, później postaram się na nie odpowiedzieć. Niestety nie widzę na żywo Państwa ekranu, dlatego po prezentacji będę odpowiadał na te pytania. Dobrze, zacznijmy. Seagate ma gro dysków twardych, ma je wyspecjalizowane dla każdego rodzaju biznesu, czy też dla każdego użytkownika. Barracuda jako taki synonim Seagate'a jest dyskiem domowym, biurowym, który od zawsze był i moim zdaniem zawsze będzie blisko Seagate'a i będzie on tutaj wspierany. Natomiast inne nasze rodzaje dysków to są takie jak FireCuda na przykład, przeznaczona typowo do gamingu, Iron Wolf jako to zwierzę stadne, przeznaczone do budowania macierzy, do archiwizowania tych danych, do prowadzenia małych biur oraz dużych, oraz Skyhawk, który jest przeznaczony jako ten orzeł do monitoringu, aby tutaj archiwizować nasze dane z kamer i z różnego rodzaju systemów security. Ale o co chodzi? Dlaczego dyski się różnią między sobą? Czym one dokładnie się różnią między sobą? Postaram się powiedzieć na tym slajdzie. Na przykład Barracuda jest to dysk, tak jak mówiłem, przeznaczony do pracy biurowej przez 5 dni w tygodniu, przez 8 godzin i tak on powinien być używany jako jeden, tylko jeden w komputerze, bez żadnych rajdów, tego typu rzeczy. Dlaczego? Między innymi dlatego, że Barracuda jest na technologii SMR. Tylko dyski serii Iron Wolf i Iron Wolf Pro dają Państwu gwarancję tego, że dyski są w technologii CMR, mniej zawodnej, która jest przeznaczona do tej pracy ciągłej, do zapisywania danych i będą te dane na pewno bezpieczniejsze. Dyski z serii Barracuda, tak jak mówiłem, dajemy jeden do komputera, Iron Wolf 8, 24, w zależności od serii, od tego, co Państwo chcą osiągnąć. Gwarancja też jest dłuższa, ponieważ jest na Barracuda dwuletnia, na Iron Wolf minimum 3, a nawet w serii Pro do 5 lat.
Jeśli chodzi o tak zwany przepływ danych, czy też przerobienie danych na rok, w Barracudzie jest to niewiele, jest to 55 terabajtów rocznie. Na to my jako producent dajemy gwarancję, że to będzie działać. Natomiast w IronWolfie zwykłym jest to już mi przynajmniej 180 terabajtów, a w IronWolfie Pro do 550, co daje nam przy macierzy naprawdę kawał pola do popisu, jeśli chodzi o przetwarzanie i przerabianie tych danych. Tutaj ja nie będę Państwa uczył, jakie są rodzaje macierzy. Sądzę, że je doskonale znacie, prawdopodobnie nawet lepiej niż ja. Chciałem tylko pokazać, że mamy rozwiązanie do wszystkiego. I do tych NAS-ów takich typowo HDD, które są w małych biurach, postawione są głównie na storage, tak, żeby tam HDD-ki włożyć. Do tych hybrydowych, tak zwanych, z gorącymi danymi, z dyskami SSD pomieszanymi z HDD oraz typowych enterprise'owych, gdzie jest wymiana danych musi być szybka i zapis musi być natychmiastowy oraz odczyt tych danych. Typowo na SSD-kach, na platformach głównie sprzedażowych się tego używa. Dyski z serii IronWolf mamy od 1 do 12 terabajtów i je głównie przeznaczamy do takich małych biur, do domowego użytku. Wzbogacone dyski IronWolf Pro mamy w tym momencie do 20 terabajtów, niebawem ma być 22. Z serii Pro mamy je od 2 terabajtów do 22, niebawem, na razie tylko do 20, dlatego tylko 20 jest pokazane na slajdzie. Dyski z serii SSD, Seagate ma taką zasadę, że wszystko, co jest z jedynką na początku w partnerze, czyli IronWolf 125 jest na złącze SATA, natomiast IronWolf 525 z piątką z przodu jest na NVMe. I tutaj być może jest ta różnica jedynki a piątki taka, że są te dyski pięciokrotnie szybsze, dlatego jest jedynka, a tutaj piąteczka z przodu. Idziemy dalej. Podstawowe różnice, drodzy Państwo, tutaj na tym slajdzie pięknie widać różnice, jakie są między IronWolfem Pro oraz Exosem. Te zielone napisy to jest nic innego jak dodatki, które Państwo mają przy tym, aby dodane do naszych dysków IronWolf, które mogą Wam umilić pracę. To raz, dwa, mogą przekonać Waszych klientów do tego, aby właśnie te dyski wybrać. Na przykład taka prosta sytuacja. W IronWolfach mamy coś, czego nie ma w Exosie, ponieważ Exos na ogół nie jest stosowany w biurze, gdzie ten NAS stoi tuż obok nas albo jest, nie wiem, parę metrów oddalony. Nie ma go w domu, nie ma go w sypialni. On jest na ogół w dużej macierzy, zamknięty gdzieś w serwerowni i tam się go używa. Czyli tam nikogo hałas, wibracje nie interesują. Te dyski mają po prostu przetwarzać dane. Natomiast w IronWolfie mamy tak zwany low acoustic oraz low emitted vibration. Na czym to polega? Mamy tam troszeczkę inne głowice, mamy troszeczkę inne silniczki dane, dzięki czemu te dyski są cichsze oraz mamy też system zapobiegania tym wibracjom dodany. Oraz mamy też health managementa od 4 terabajtów w górę, który jest dodany, może Wam pomóc zapobiec utracie danych. Mamy też rescue dodany, także zaawansowane technologie, które zapobiegają przegrzewaniu się dysków również. Exos na ogół jest w wielkiej serwerowni głośniej, gdzie jest masa wentylatorów i tam za to wszystko robią urządzenia poboczne. Natomiast one są strasznie głośne. Ja sobie nie wyobrażam na przykład pracy w biurze albo mieszkania z NAS-em, który jest, dajmy na to, nie wiem, naszym też media center w domu, kiedy te dyski naprawdę chroboczą co chwilę. Też wiadomo, akustyka z silników jest troszeczkę inna. Jest to dyskomfort i to duży, który możemy mieć w domu, czego bym nie polecał. Jeszcze może wrócę na chwilę do tego slajdu na temat podstawowych różnic w IronWolfie Pro, ponieważ tutaj należy o tym wspomnieć. W IronWolfie Pro mamy dwie serie, NT oraz NE. Na czym to polega? W NE polecamy na ogół do 24 zatokowych macierzy, natomiast NT już jest bez limitu oraz przerobienie tak zwanych terabajtów na rok. W serii NE mamy do 300 terabajtów, w serii NT do 550. I tutaj mogą Państwo zauważyć, że są te dyski parametrowo już takie same jak Exos, ponieważ są to dokładnie te same parametry oraz NTB 2,5 miliona godzin. I seria NE będzie powoli wychodzić, zastąpi ją już tylko seria NT i na tym poziomie zostaniemy, ale to jeszcze za chwilę przejdziemy do roadmapy. No i jeszcze raz zobrazowanie, zwizualizowanie tak zwane naszych macierzy oraz tego, jak my widzimy jako Seagate, jak my polecamy te dyski. Oczywiście od Państwa zależy, jakich użyjecie, do których macierzy użyjecie, których dysków. Z doświadczenia wiem własnego, że Exos nie jest najlepszym wyborem domowego SOHO sypialnianego. Tutaj poleciłbym zdecydowanie IronWolfa bądź też nawet SSD, no ale niestety tutaj cena jest troszeczkę inna. Dobrze.
Jeszcze raz, nasze różnice między dyskami twardymi bardzo ładnie pokazane. Już tutaj stricte tak jak to będzie w przyszłości IronWolf Pro kontra IronWolf Pro NT z pokazanymi z tymi najlepszymi parametrami, jakie mamy drobnowujące Exosowi. I teraz, to o czym mówiłem, czujniki drgań, taki low acoustic, nie dość, że silniczki, nie dość, że głowice, to jeszcze mamy czujniki wibracji. Te dyski mają na sobie zamontowane takie czujniki. I jeżeli każdy dysk chodziłby sobie jak chce, ok, czasami ta praca byłaby przyjemna przy 20 dyskach, czy 24, ale dajmy na to, niech się coś stanie i one nagle będą zupełnie inaczej współpracować między sobą. Te dyski się wtedy, powiedzmy, nie dogadają, że tak powiem, ponieważ nie mają jak się skomunikować, nie mają jak wykryć tych wibracji, które chodzą każda w innym kierunku. W tym momencie te czujniki dzięki sobą komunikują się, szczytują dane tych wibracji i te dyski chodzą równomiernie, przez co ten nasz nas nie ma takiej niekomfortowej pracy. Nie musimy podkładać jakichś podkładek antywibracyjnych, żeby ten komfort pracy był przyjemniejszy, jeżeli on stoi koło nas, stoi pod biurkiem. Jest to o wiele przyjemniejsze dla ucha, też pracy i też dla nas samych. Ok. Teraz coś na temat enterprise'owych naszych dysków z serii IronWolf. Są one na SATA i na NVMe. Tutaj należy wspomnieć, że producenci na ogół podają tak zwany minimalny odczyt i zapis dysków twardych, znaczy maksymalny, przepraszam, zapis i odczyt dysków twardych. Tak to jest w tych kanałowych dyskach najtańszych, które mamy, które kupujecie, które ja również kupuję. I tutaj względem zapełnienia ta prędkość tego dysku spada. I teraz dajmy na to, jeśli podaje producent, że ten dysk ma 550 megabitów na sekundę, ale przy zapełnieniu 90% on potrafi spaść do 70, 60, 50% wydajności. Nie jest to przyjemne, bo jednak te dane gdzieś mamy. I tamte dyski kanałowe używamy sobie w laptopach, w domu i tak dalej. Natomiast jeśli zależy nam na pełnej mocy tego dysku i chcemy mieć pewność, że te dane będą przetwarzane z pełną prędkością od początku do końca do niego zapełnienia, tutaj polecałbym nasze dyski z serii Iron. Są to najtańsze dyski enterprise'owe, które posiadają parametry spełniające Państwa oczekiwania. Dodatkowo jest tutaj też dołączone Rescue, jak do innych naszych dysków. O Rescue opowiem za chwilę, jest to bardzo, bardzo przydatna funkcja. Oraz mamy też IronWolf Health Management zaimplementowany w naszych SSD-kach, o czym opowiem za chwilę, ponieważ jest to bardzo przyjazne oprogramowanie. Ok, trochę na temat roadmapy. To jest to, jak my widzimy, jak Seagate widzi, co się będzie działo w przyszłości. Tutaj już stricte tylko i wyłącznie seria NT, czyli te najszybsze dyski twarde z serii IronWolf, które będziemy mieli i będziemy kontynuować ich produkcję wedle nas w tym momencie minimum do 2024 roku. IronWolf Pro z serii NE. Tutaj będziemy, tak jak mówię, je powoli wygaszać, jeszcze jakieś pół roku zajmie nam wygaszenie 8, 6, 4. Są one dość popularne, dlatego ta tranzycja tych modeli potrwa troszeczkę dłużej. Natomiast 18, 20, 16 do 10 mamy zamiar wygasić już do końca Q4. Oraz dyski IronWolf zwykłe, bez Pro. Tutaj gro dysków od 1 tak naprawdę do 12 terabajtów mamy. Gdzie nie, gdzie jeszcze występują 16, 14, 18, ale to już są końcówki serii, dlatego będziemy z tego wychodzić. Natomiast będzie też odświeżenie serii. Widać to na przykładzie, na przykład 6 i 8. W tym momencie 8 najbardziej popularna nasza z serii IronWolf to jest ST8000. Tutaj nie wiem, czy moją myszkę widać, mam nadzieję, że tak. 8000 VN004, natomiast będziemy przechodzić na VN002. To takie z podstawowych różnic. To samo będzie się działo w przypadku 2 terabajtów. Będziemy mieli serię 003, a w tym momencie mamy 008. Ok. W dyskach SSD nic się nie zmienia. Tu mamy zamiar kontynuować to w dalszym ciągu. No szczerze powiedziawszy, tutaj niewiele się zmieni, ponieważ w macierzach no, złącz SATA nie przyspieszymy, dlatego dyski SSD SATA zostają na tym samym poziomie. Jeśli chodzi o NVMe, nie spodziewam się za szybko generacji 5 w macierzach, dlatego też zostaniemy przy tej technologii, którą obecnie mamy i będziemy dalej kontynuować nasze produkty. Ok, Health Management. Bardzo przydatna funkcja. Jest to oprogramowanie, które pomaga nam zapobiec wielu kryzysom. Jest to prewencja, interwencja, ewentualny odczyt. Jest to oprogramowanie, które monitoruje stan naszego dysku, odczytuje, czy są tam jakieś błędy, czy bezsektory mamy, czy cokolwiek musi stać z dyskiem, czy ulega on przegrzaniu, czy on się restartował. Jeżeli wykryje to oprogramowanie, że coś jest nie tak, możemy zostać o tym powiadomieni i możemy zapobiec utracie danych, czy też całych, bądź też może kawałka tych danych,
zbackupować je możemy odpowiednio wcześniej. To się bardzo przydaje, jeżeli ktoś ma dane firmowe, dajmy na to, no nie tylko firmowe, ale no stracić pracę sprzed tygodnia, dwóch, pół roku, jeżeli backup nie został zrobiony, ale robić backup do backupu też tak troszeczkę nie bardzo. Proszę zobaczmy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kodów błędów, siódmy krytyczny, ewentualnie same zera oznacza, że nasz dysk jest zdrowy, także to nie jest zwykłe zaczytanie smarta, tak, że sprawdzamy sobie, czy mamy błędy, nie mamy, ale jest to też zdecydowanie więcej funkcji, które pozwalają nam uprościć pracę i zapobiec tutaj też awarii. Ale co się stanie, jeżeli jednak to się stanie, jeżeli nie dopilnujemy tego, jeżeli zbagatelizujemy te błędy spokojnie? Seagate ma dla Państwa rozwiązanie, jest to Rescue. W tym momencie Rescue było dodawane jako pakiet dwuletni, w tym momencie będzie dodawany tylko jako trzyletni pakiet. Jest to tak zwane ubezpieczenie na to, że jeżeli coś się stanie z Waszym dyskiem, jeżeli jednak ulegnie on awarii, to my te dane odczytamy. Zbackupujemy je dla Was, odzyskamy i oddamy je Wam. Możecie się zapytać, co będzie, jeżeli te dane są zapisane w macierzy, w RAIDzie i tak dalej. No w tym momencie rozwiązanie jest zgoła inne. Nie wysyłacie Państwo nas jednego dysku, ponieważ jeśli go odzyskamy, to i tak tych danych potem się nie scali na innym dysku. Odsyłacie Państwo całą macierz, my dane z całej macierzy odzyskujemy i odsyłamy je Państwo na oddzielnych nośnikach albo w chmurze. Wszystko wraca zaszyfrowane, klucz idzie inną drogą oczywiście, aby nikt tych danych nie ukradł, nie stracił. Tak? No to jest bardzo, bardzo przydatna funkcja. Mogę powiedzieć od siebie, że Rescue mamy zarówno w dyskach HDD, jak i SSD i odzyskiwanie danych na chwilę obecną to jest około 94% łącznie z dyskami SSD i łącznie z dyskami zalaniowymi, z dyskami po pożarach tak zwanych, czyli po przepięciach. Co jest ciekawe tutaj, Rescue jest to oddzielny pakiet ubezpieczenia, gwarancji, które odzyskujemy w naszym centrum serwisowym w Holandii, które nie jest powiązane z normalną gwarancją dysku. O co mi chodzi? Jeżeli dysk zostanie uszkodzony mechanicznie, ktoś w niego, nie wiem, uderzy młotkiem, przejedzie go samochodem, upadnie komuś przy przenoszeniu do innego sprzętu, nieważne, czy też w inne miejsce, może być on wtedy uszkodzony mechanicznie. Widać wgnieceniu, widać, że tam jest coś połamane. Okej, gwarancji wtedy nie mamy, wiadomo, jest to uszkodzenie mechaniczne. Natomiast Rescue jest ubezpieczeniem na odzyskiwanie danych i w tym momencie taki zniszczony dysk Państwo mogą nas oddać i my te dane również będziemy z niego odzyskiwać. To nie jest usługa, w której trzeba oddać dysk w idealnym stanie. Wiadomo, jeśli ma się go w idealnym, tylko lepiej dla nas, ponieważ mamy też normalną gwarancję. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Są też firmy, są też placówki, które nie mogą korzystać z oddawania dysków twardych na gwarancję, ponieważ często w ich zapisach, w ich ofertach pojawia się, że dysk pozostaje u zamawiającego. Tutaj też Seagate ma rozwiązanie na takie coś. Jeżeli zdarzy się Państwu, że macie taką placówkę, nie dopłacacie nic za tak zwany wirtualny zwrot dysku. Jest to również w pakiecie od Seagate'a. Haczyk jest tylko taki, że możecie Państwo zwrócić jedynie 5 dysków per jedna placówka na kwartał, czyli 20 dysków rocznie, co moim zdaniem jest wystarczające i spokojnie wystarczy na placówki, które mają, nie wiem, dajmy na to do tam 500 dysków, ponieważ w zupełności nasz współczynnik awaryjności na ostatnią chwilę w serwisie, z tego co mówili, wynosi poniżej 1%, dlatego powinno być to jak najbardziej wystarczające. Na czym to polega? Jeżeli coś się z tym dyskiem stanie, zgłaszamy go u nas na stronie, po czym idziemy do kontaktu z naszym biurem obsługi i w dyskach od 1 do 8 terabajtów odkręcamy elektronikę oraz górny cover, oddajemy to kurierowi, kurier daje nam drugi dysk, talerze z danymi zostają u zamawiającego. To jest dosłownie 7 śrubek do odkręcenia, Państwo mają spokojną głowę. Natomiast przy dyskach wyższych z racji technologii, jaka jest użyta, ponieważ są one również wypełnione helem, po to, aby zminimalizować tarcia i zminimalizować nagrzewanie się tego dysku, ponieważ cząsteczki helu są mniejsze, jest tam inna technologia użyta, są one zespojone ze sobą, te wszystkie warstwy dysku. Tutaj nikt nie będzie Państwa prosił, żebyście ze szlifierką chodzili i odcinali ten cover, prawda, tą elektronikę łamali śrubokrętem czy czymkolwiek innym. Tutaj zgłoszenie robi się w ten sam sposób, natomiast Państwo dostają albo taki sam dysk, jeżeli mamy go w naszym centrum serwisowym, albo dostają Państwo korektę przez dystrybucję. Dobrze. Troszeczkę temat Skyhawka, już powiedziałem sporo temat Iron Wolfa. Opowiem Państwu temat Skyhawka. Tak samo jak w Iron Wolfie mamy kilka rodzajów dysków, mamy Skyhawka zwykłego oraz tego wzbogaconego AI, który już tak samo, te same parametry, tak jak Exos Plus ma dołączone Rescue Plus, ma dołączonego health managementa oraz zmniejszenie wibracji.
Tak samo jest również w Skyhawku. I teraz tak, jakie są jeszcze różnice między może tymi seriami? Ponieważ parametrowo są one już zbliżone do siebie. Natomiast w Skyhawku praca tego dysku, czy też to, jak my go skonstruowaliśmy, jak użyć to komponenty, są zoptymalizowane do tego, aby ten dysk przez cały czas swojej pracy zapisywał dane. On jest tak zoptymalizowany, że przez 90% czasu ma zapisywać dane, a odczytywać tylko w ramach prewencji, czyli jak coś się stanie, trzeba z systemu zgrać, odczytać. Natomiast Skyhawk jest, przepraszam, natomiast Iron Wolf jest przeznaczony do tego, aby te dane cały czas mielić, cały czas zapisywać, odczytywać, zapisywać, odczytywać i ta praca jest stosowana do takiego trybu 50 na 50, czyli jak już zaczniemy to wszystko robić, żeby cały czas odczytywać, zapisywać i on w ten sposób jest przygotowany, że tak powiem, do życia. W Skyhawku mamy też jeszcze jedno udogodnienie, które jest moim zdaniem dość fajną rzeczą, tak zwane gubienie klatek. Tutaj takim prostym przykładem może być, że idziemy sobie czy też obserwujemy kogoś na nagraniu, prawda? Przechodząc z wózkiem koło jakiegoś auta, no i nagle jest tak zwane takie zamrożenie, że ta osoba jest przed autem, nagle za autem, potem gdzieś tam znika i tak te klatki się nie zapisały w jakiś sposób. Oprogramowanie, które jest dołączone do tego dysku, które już tam zaimplementowane, pozwala nam na uniknięcie takiej sytuacji. Na czym to polega? Normalnie zapisując na dyskach twardych, zapisujemy każdą klatkę osobno, jest tych 30 tam na sekundę. Natomiast zapisywanie na Skyhawku polega na tym, że tworzymy tak zwaną klatkę kluczową, a potem do niej dopisujemy resztę. Dzięki temu tego przecięcia, zniknięcia, tak zwanej stop klatki nie ma, a możemy dzięki tej technologii nawet dołączyć więcej kamer niż do normalnego dysku twardego. I powiem Państwu szczerze, to działa. Miałem kiedyś barakudę włożoną do monitoringu i naprawdę gubiła mi te klatki, natomiast w tym momencie czegoś takiego nie ma. Tak samo jak w Iron Wolfie, w Skyhawku mamy również Rescue na 3 lata dołączone, czyli jeśli by coś się stało z nami, my je będziemy odzyskiwać. To jest bardzo ważne, ponieważ jest to dodana rzecz od nas w gratisie, natomiast sami doskonale wiemy, ile odzyskiwanie takich danych kosztuje. Na ogół pytanie nie zaczyna się od pytania, jak jest to, znaczy ile jest tych danych, tylko jak ważne one są. Ok, mamy również w Skyhawku, mamy też Skyhawk Health Managementa, czyli oprogramowanie pomagające nam w razie czego zapobiec awarii tego dysku. Powiadomi nas, jeżeli coś się będzie działo, coś będzie nie tak. Przejdźmy teraz trochę do technologii, które stosujemy w Exosie. Tam najpierw zaimplementujemy takie rzeczy, potem będą one przechodzić do innych dysków twardych. Mamy coś takiego jak Mark II. Na czym to polega? Mamy ramię z dwoma niezależnie działającymi głowicami. Talerzy dysków twardych w środku jest 10. Ramię mamy rozdzielone na dwa, dajmy na to. Jedno szczytuje dolne dyski, drugie szczytuje górne, dzięki czemu możemy wzbogacić prędkość tego dysku, ponieważ złącze SATA na to pozwala, nawet dwukrotnie. Czyli przechodzimy z 285 megabitów do ponad 500 w idealnych warunkach, jeżeli te dane będą zapisane koło siebie i głowice będą idealnie szczytywały. Jest to moim zdaniem duże udogodnienie, ponieważ zapis odczyt tych danych z 20 terabajtów będzie o wiele szybszy. Zrobienie tego backupu, przetworzenie tych danych będzie na pewno milsze dla Państwa. Natomiast technologia HAM jest bardzo fajną technologią. Obecnie produkowane dyski twarde w formacie idącym tak zwanym 3,5 cala tej wielkości produkowane będą do około 24 terabajtów. Co potem? Potem trzeba coś zrobić, więc albo wszyscy producenci przerobią swoje macierze, będziemy mieli dwa rodzaje macierzy na dyski gdzieś tak mniej więcej 2,5 cm grube, albo przejdziemy na większe, nie wiem, na 5 cm grube, grubość dysków, wysokość, dajmy na to. Chcemy temu zapobiec jako producent dysków twardych i mamy technologię pozwalającą temu zapobiec. W tym momencie mamy dyski produkowane już w naszych fabrykach, które są testowane od około 5 lat, które mają technologię HAM, pozwalają na produkcję dysków już 50 terabajtów, a my już testujemy wyższe technologie i naprawdę ta technologia może pozwolić nawet do produkowania dysków do 100 terabajtów, będących tej samej wysokości, mieszczących się w tych samych zatokach, bez zmiany technologii i będzie można te dyski stosować w obecnych również macierzach. Na czym ta technologia polega, ponieważ to jest dość unikalna. Mamy inny stop metali użyty do talerzy, mamy troszeczkę wzbogaconą głowicę, ponieważ głowica w tym momencie nie jest w stanie zapisać gęści danych. Dlatego musieliśmy użyć innej technologii. Użyliśmy też lasera. I teraz głowica idzie nad dyskiem. Laser się uaktywnia. Podgrzewa nam ten talerz. Zapisuje w tym momencie te dane, kiedy ten talerz jest podgrzany i rośnie, jak to powiedzieć, tak jak balonik się rozszerzy, tak? Zapisze te dane i ten, zaraz po tym, jak tylko te dane są zapisane, on się pomniejsza i wraca do naturalnych rozmiarów. Dzieje się to w milisekundach.
I teraz możecie się zapytać Państwo, co się dzieje. No, przecież to jest laser, nagrzewanie się dysku, jednak naszym wrogiem jest temperatura. Otóż nie, tu są użyte zupełnie inne stopy metali, dzięki czemu ten dysk się nie nagrzewa, tak jak normalne dyski, gdybyśmy musieli zastosować laser do powiększenia jego objętości. Te dyski nie nagrzewają się. Wszystko w ułamku milisekundy dzieje się i naprawdę, uwierzcie mi, ta temperatura nie wzrasta w tak krytyczny sposób, jakby to mogło być na starej technologii. Okej. Okay. Połączenie tych dwóch technologii, co nam może dać? To, co się dzieje właśnie na obrazku. Normalnie mamy 5 IOPS-ów na tak zwany terabajt, natomiast przy technologii Mach 2 mamy 10 IOPS-ów na terabajt. Ja sobie nie wyobrażam zbackupowania 50 terabajtów danych przy starej technologii, ponieważ zajęłoby to wieki, to może źle powiedziane, ale parę dni na ogół by się mogło coś jeszcze uszkodzić. Dzięki technologii Mach 2 z IOPS-ami 10 IOPS-ów na terabajt naprawdę zaoszczędzamy dużo czasu i energii na to, aby te dane zbackupować, przenieść i aby je mieć tutaj bezpieczne. Wszystkie te technologie na początku będziemy wprowadzać. Mach 2 już jest tylko na zamówienie, natomiast Hammer będziemy na początku również wprowadzać tylko i wyłącznie w Exosie. Potem dopiero one przejdą do Iron Wolfów oraz Skyhawków, jak będzie taka potrzeba. Drodzy Państwo, z mojej strony to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, zachęcam do aktywnego czatowania. Ja jestem do Państwa dyspozycji. Już przejdziemy się tutaj, przestanę szerować ekran. Jeżeli jakieś są, zapraszam jak najbardziej do kontaktu. Jeżeli Państwo nie mają pytań, również możemy się kontaktować przez Marcina. Na pewno pomoże. Jest bardzo aktywną osobą, która wielokrotnie tutaj zadajemy pytania również od Państwa. Dziękuję ze swojej strony, Krzysztof, za przeprowadzoną prezentację. Także, drodzy Państwo. Kiedy 50 terabajtów? Teoretycznie w 2026 roku, czyli już za 3 lata. Na dzień dzisiejszy największym naszym dyskiem twardym to jest 20 terabajtów, natomiast już w nowym kwartale, czyli dosłownie za tydzień, zaanonsujemy przybycie naszego nowego 22 terabajtowego dysku. Te dyski takie 20-22 terabajty jeszcze są w tej starej technologii bez lasera, tak, bez tego science fiction tak zwanego, dopiero wyższe pojemności będą z Hammerem. Nie, pojemność za tydzień, przepraszam. Pojemność za tydzień 22 terabajty, natomiast Hammer jeszcze trochę, podejrzewam, że pod koniec tego roku dopiero puścimy go do rynku, gdzieś tak u 4, ale tutaj nie chcę obiecywać. Ponieważ na razie dyski 22-24 terabajty w zupełności wystarczą. Tak jest przynajmniej nasze zdanie i tego, co badamy po rynku. Tak, znaczy mamy 20 już z Machem 2 i tutaj może być 10 IOPS-ów per terabajt. Te dyski mamy tylko na zamówienie, ponieważ jest to trochę inna technologia i ze starymi kontrolerami dysków, z tego co wiem, nie działa to poprawnie, ponieważ działa jako jedna głowica. Dlatego jeżeli by Pan chciał przetestować taką technologię Mach 2, skontaktuję Pana z naszym technikiem, możemy zorganizować na przykład jakieś, nie wiem, ze dwa dyski na próbę, pod jakiś projekt, Pan zobaczy, czy to działa, czy z Pana kontrolerem jest wszystko ok. Nasz technik też doradzi, jaki ten kontroler powinien być i będziemy się organizować. Dobrze, super. Marcin, przekażesz moje dane Panu, czy jakoś tam na maila? Jasne, oczywiście. Możemy też podać adres mailowy, myślę, Twój, bezpośrednio na czacie. Dobrze, Panie Jacku, ja pozwolę sobie od Marcina wziąć kontakt do Pana i się z Panem skontaktuję w najbliższych dniach, nawet dzisiaj sądzę, dobrze?
Okej, czy mamy jeszcze jakieś dodatkowe pytania może? Gdyby coś się Państwu nasunęło jeszcze z jakimiś pytaniami, to proszę śmiało pisać śmiało na maila. Jeśli się pojawiło, to śmiało możemy też przez Ciebie, prawda, przekazać. Także drodzy Państwo, jak nie mamy, ja bardzo dziękuję za uwagę, było mi bardzo miło przeprowadzić tą prezentację, w razie czego jesteśmy, nigdzie nie uciekamy. Dziękuję bardzo i miłego dnia życzę. Dziękuję pięknie i do widzenia.